Szanowny panie prezydencie, Unia Europejska pisze swoją historię. Unia finansuje zakupy broni dla walczącej Ukrainy. Unia nakłada sankcje na Kreml. Unia wzmacnia się poprzez ścisłą integrację. I ten proces musi przyspieszyć, bo w interesie naszej wspólnoty i w interesie naszych krajów jest to, aby mechanizmy decyzyjne były skuteczniejsze, aby dawały możliwość szybkiej reakcji. Czas na zniesienie weta w polityce zagranicznej. Czas przełamać narodowe egoizmy, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Czas skończyć z liberum veto, które zniszczyło Polskę w XVIII wieku. Czas ukrócić warcholstwo Orbana i innych populistów. Panie prezydencie, jako kontrsprawozdawca raportu w sprawie przyłączenia Republiki Cypryjskiej do systemu informacyjnego Schengen, cieszę się, że mogłem odegrać swoją rolę w łączeniu pana ojczyzny i wspólnoty europejskiej. Dziękuję bardzo. Danke, unser nächster Redner ist Herr Sandro Gozi.